Cześć, witajcie moi drodzy, więc zanim zaczniemy, to takie drobne ogłoszenie. Przede wszystkim nie spodziewałem się aż takiego przyjęcia tego odcinka. Ponad 100 tysięcy wyświetleń i 8 tysięcy łapek w górę, naprawdę wow, dziękuję z całego serca. A druga sprawa, to polecam wam sprawdzić, czy macie subskrypcję na moim kanale, ponieważ ostatnio na YouTubie pojawił się po raz kolejny problem znikających subskrypcji i znikających filmów z subboxów. A trzecia sprawa, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, ponieważ do 14 września, do moich 20 urodzin, próbujemy dobić do 300 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Na teraz, miłego oglądania. Tak więc cześć, siemanko, z tej strony Nakeson, witam się z wami serdecznie moi drodzy w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj czas, żeby po raz kolejny FIFA wybrała nam drużynę do grania. Zasady tej miniserii znacie, mam taką nadzieję przynajmniej, a jak nie znacie, to zaraz poznacie, bo to jest banalne. Zaczynamy najpierw oczywiście od losowania kraju, tak więc raz, dwa, trzy, Francja, okej, bardzo dobrze, teraz tylko żebyśmy w ligach trafili na coś naprawdę fajnego, przede wszystkim żebyśmy trafili na ligę, a nie na drugą ligę francuską, tak więc zaczynamy. Raz, dwa, trzy, tak jest, jest ligę, moi drodzy, i teraz na, no... Jeżeli trafimy PSG, AS Monaco, jakąkolwiek z tych drużyn, to naprawdę będę bardzo zadowolony. Zresztą Olympique Lyon, Olympique Marsylia też, tak więc zaczynajmy. Raz, dwa, trzy. No dobra, nie jest to może najlepsza drużyna, jeżeli chodzi o ligę, ale mają przynajmniej fajny herb, naprawdę fajny herb. No i w dniu dzisiejszym zagramy, pierwszą drużyną, którą dzisiaj zagramy, będzie SMKN, Stade Malbere. Nie mam bladego pojęcia, jak poprawnie przeczytać nazwę tego zespołu. Oto klasycznie, czas na ustawienie składu i trzeba zobaczyć, który z tych gości jest najszybszy. Ty nie jesteś najszybszy, czy ty jesteś... O, ty zdecydowanie nie jesteś szybki. Czy jest tutaj jakiś... Ten będzie szybki. No dobra, spodziewałem się, że będzie nieco szybszy, ale na pewno jest to już wygląda zdecydowanie lepiej. Dobra, zaraz to jakoś poustawiam. W ogóle, co to jest za formacja? I do was wrócę. No, patrząc po tym składzie, to zdecydowanie stwierdzą, że nie mamy do czynienia z jakąś drużyną wybitnych sprinterów. Dobra, ten jegomość jest najszybszym zawodnikiem w składzie, ma 90 tempa, więc ten przyjaciel pójdzie po prostu na atak. No i tak koniec końców prezentuje się moja jedenastka. Jak widzicie, szału zdecydowanie nie ma, ale najjaśniejszym punktem tego składu jest zdecydowanie Luis, który ma 90 tempa. Mam nadzieję, że te 90 tempa pokażę, bo jest naszym strikerem w dniu dzisiejszym. Okej, nieciekawa sytuacja, drugi raz nam nie chce znaleźć przeciwnika. O, jest rywal! Mamy rywala, lecimy z tematem. Znając moje szczęście, będziemy grali z jakimś Realem Madryt. Chociaż z tego co widzę, to nie. O proszę, Huddersfield! Ależ mamy pojedynek, ależ będzie ciekawie. No zobaczymy, kto się okaże lepszy. No w sumie ta seria taka, ta mini seria spoko w sumie, bo gramy z zespołami, którymi w sumie nigdy w życiu bym nie zagrał w FIFA normalnie. Okej, już Luis przy piłce i teraz Rodlę ze strzałem, Rodlę! I to jest bramka w trzeciej minucie zdobyta. Bardzo mocny strzał i zawodnik z numerem 12. W pierwszym naszym strzale na bramce umieszcza piłkę w siatce już w trzeciej minucie. Przeciwnik zszokowany, ale to była naprawdę fajna, składna akcja. Klepką tutaj rozegrali. Jeszcze minięcie przeciwnika, a strzał naprawdę potężny. No i Rodlę umieszcza piłkę w siatce w czwartej minucie. Mamy czwartą minutę i pierwszy gol. No z tego miejsca można strzelać. Jest okazja. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. Uznajmy, że tego nie było, co? Wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Okej, mamy akcję naszego zespołu. Rodlę, znowu Rodlę i to jest dwa. No jak tak to będzie wyglądać, każdy strzał póki co to jest bramka. To będzie tutaj całkiem spory wynik, ale ja wiem, co my teraz musimy zrobić. My się teraz musimy bronić przede wszystkim przed przeciwnikiem, który znowu nam będzie chciał wlecieć od razu w pole karne. Tak jest, a obronna... O, dobra, już się lepiej zachowali, pięknie. Mamy akcję, strzał, słupek! No nie wierzę, autentycznie, to są jakieś chyba strzały ustawione, że każdy leci w bramkę, nie? Uuu, no to jest kartka! I to nawet, nie wiem, czy nie czerwona powinna być, przecież my tam wylatywaliśmy na sam. No dokładnie, panie sędzio. Dziękuję, przeciwnik od 30 minuty gra w 10, a my spróbujemy wkręcić. Tylko czy ktokolwiek tutaj... O nie, Boże, dobra, ja ustawiłem ten rzut wolny, jakbym strzelał, nie wiem, Hazardem, Ronaldo, a strzelałem... Szczerze powiedziawszy, to nawet nie pamiętam, kim strzelałem.
Ale okej, ciągle akcja naszej drużyny, podanie w pole karne, co to za przyjęcie było w ogóle, nie? Ale Luis, ten nasz środkowy pomocnik ofensywny ustawiony na ataku, umieszcza piłkę w siatce 3-1 w 34 minucie, ale przyjęcie piłki to normalnie klasa światowa, jak w B-klasie. Widać czyje filmy oglądał i gdzie się uczył techniki. Szczerze powiem, przeciwnik stawia taki sam opór naszym atakom, jak Dania stawiała opór III Rzeszy podczas inwazji na ich kraj. A kto się tam trochę orientuje w historii, no to powinien tak, chyba raczej orientuje się, że no tak, tak średnio oni tam stawiali ten opór. Aha, okej, czyli przeciwnik stwierdził, że chyba, no faktycznie się zachowali jak Dania podczas II wojny światowej. Okej, czas na drugi zespół, którym dzisiaj zagramy. Losujmy po raz kolejny. Raz, dwa, trzy. Dani. To nie jest, przysięgam, to nie jest nic ustawione, to naprawdę tak się stało. No dobra, nie ma żadnych lig do wyboru, więc trzeba wybrać oczywiście zespół, tak więc raz, dwa, trzy. Sonderijskie. Sonderijskie. Czy czasem nie Sonderijskie grało Zagłębie w zeszłym sezonie w eliminacjach do Ligi Europy? Coś mi się tak kojarzy. No dobra, Sonderijskie to jest nasz zespół na dziś. Ciekawe, jakiego ja znajdę przeciwnika z dwoma gwiazdkami. To będzie ciekawe, ustawienie tej drużyny na pewno będzie ciekawe. Pytanie, czy jest tutaj ktoś, kto jest szybki? Nie ma tragedii aż takiej, 80 tempa jest. Poza tym to kurczę. Nie ma tutaj nikogo, kto... O, stop! Wygląda ktoś, kto może być szybki. No jest. No i jest szybki. No i spoko. No, ta jedenastka wygląda dosyć ciekawie. Nie mam pojęcia, czy po pierwsze się nam uda tutaj znaleźć jakiegokolwiek przeciwnika, ale jestem dobrej myśli. Jestem dobrej myśli i na razie jesteśmy tutaj niepokonani w tej serii bez wątpienia. I mam nadzieję, że uda się nam tę statystykę podtrzymać. Czyli jest tak, jak się spodziewałem. A jednak jest! Jest przeciwnik, moi drodzy, niemożliwe! Z kim się zmierzymy, grając z naszym Sonderijskiem? Stadion tak zajeżdża troszeczkę właśnie B-klasą i gramy z Erzgebirge Aue. Nie wiem, może to jest Szwajcaria, Austria. Tak mi się coś kojarzy. Precyzyjnie podał w tempo. O, i przeciwnik w naszym polu karnym bardzo ładnie się tam dostał, strzał. Myślałem, że jeszcze mi się uda tyknąć tę piłkę, ale jednak nie. I 1-0 dla naszego rywala w 15 minucie. No proszę. Okej, przedostaliśmy się i dośrodkowanie w pole karne. Nie wierzę. Spalony był? Możesz, kurde, to już pomijam fakt spalonego, ale refleks skipera naszego przeciwnika naprawdę, naprawdę... Wow, imponujące. Ure, ure, już na granicy pola karnego, ure, świetna akcja, rewelacyjna bym powiedział. I Jakobsen umieszcza piłkę w siatce na wślizgu w 31 minucie. No o centymetry dosłownie ubiegł bramkarza przeciwnika, to było perfekcyjne, naprawdę. Wow, Christian Jakobsen, 32 minuta i mamy remis 1-1. Świetna akcja i Jakobsen, strzelec naszej jedynej bramki póki co, przedarł się i jest w polu karnym. Jakobsen, Jakobsen, podanie i jest 2! Identyczna patelnia jak wcześniej, Absalonsen. Jakobsen i Absalonsen, fantastyczna akcja tych dwóch zawodników i w 40 minucie prowadzimy 2-1. Ale czapki z głów, Jakobsen naprawdę wziął na swoje plecy cały ciężar gry. Później tylko i wyłącznie, no wystawił piłkę, gdzie wystarczyło ją tylko i wyłącznie umieścić w siatce. I tego dokonał Johan Absalonsen. 40 minuta, 2-1. Absalonsen wypuszcza i no miała być trzecia taca i to by był trzeci gol, ale tym razem już przeciwnik był ubezpieczony, no wiedział, co chcemy zrobić, więc zabezpieczył się w miarę. Dośrodkowanie w pole karne, które próbował dobiec do piłki, ale jest wciąż przy niej Absalonsen i Absalonsen będzie podawał. Absalonsen i tak jest, to jest 3. Ależ mamy końcówkę tej pierwszej połowy i nasz kapitan umieszcza piłkę w siatce 3-1. No fantastycznie, uspokoiliśmy grę, przestaliśmy grać tak chaotycznie. No jak widzicie, dużo bardziej tutaj trzymałem piłkę przy nodze. No i fantastycznie to zrobiliśmy, 3-1. Statystyki, jak widzimy, mocniejsze po naszej stronie. No i chyba zasłużenie wygrywamy. Świetnie, prosto Pawle. Może uderzać na bramkę. No i 4. A gola zdobywa w końcu nasz napastnik. Nie strzelają tym razem obrońcy, tylko nareszcie nasz napastnik Ure zdobywa gola na 4-1 w 66 minucie. No i elegancko, co ja mogę więcej tutaj powiedzieć? Aaaa, dobitka, 69 minuta, 4-2. A
Ajajajajajajaj. Ure, ure, już w polu karnym, ure, ure, ure! Karny! To jest 11 w 82 minucie, tak jest, to jest rzut karny. Bez wątpienia rzut karny. No, no ewidentny, dobrze mówi Darek, to był ewidentny faul. No i trzeba tylko i wyłącznie teraz to wykorzystać, przypieczętować nasze zwycięstwo golem na oborze. Ja ostatnio karnę to ja cały czas w FIFA 13, no ale dobra, uznajmy, że pamiętam jak to się robi. I pamiętam jak to się robi, pięknie, elegancko, 5-2. Taką podcineczką, no i bardzo ładnie. Jeszcze ta podcinka tak trochę w bok, nawet jakby został w środku, to żeby nie miał kompletnie szans odbić tej piłki. I elegancko, 5-2. No, przeciwnik na kolanach. Absalonsen, to jest jeszcze szansa na 6 i tak jest, mamy tutaj szósteczkę. Absalonsen zdobywa gola, no i pięknie, no i fajnie, 88 minuta, no tylko i wyłącznie przypieczętowaliśmy w tym momencie nasze zwycięstwo i pokazaliśmy, że byliśmy najzwyczajniej w świecie lepsi na boisku. I koniec! Wygrywamy ten mecz 6-2. Szczerze powiem, podobał mi się ten mecz. Chyba najbardziej póki co z tych wszystkich, które rozegraliśmy tutaj, z tych czterech, był naprawdę najciekawszy. Hat-trick Absalonsena, przepraszam, ale druga sprawa to jest taka, że niesamowicie. O! Wygraliśmy mistrza. No proszę, jeszcze mistrza wygraliśmy. Fantastyczna sprawa. Ale co mi się podobało? To podobało mi się gole, strasznie mi się podobały tutaj strzelane. Najbardziej te nasze pierwsze bramki, jak dla mnie były naprawdę super. Zresztą, no popatrzmy. Ten gol, to naprawdę to było super. Takie uprzedzenie bramkarza dosłownie o centymetry. Chwilę później Absalonsen, bardzo podobna sytuacja. Naprawdę bardzo fajne te tacy tutaj nam wychodziły. No i szczerze powiem, graliśmy najzwyczajniej w świecie lepiej, byliśmy dużo, dużo lepsi. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek na moim kanale. Mam nadzieję, że się wam podobał, jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę oraz suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Ostatnio na YouTubie pojawił się problem, że znowu zostają usuwane subskrypcje, że piszą mi widzowie, Nexium, o co chodzi, miałem ciebie odsubowanego, albo twoje filmy mi się nie pojawiają w subboxach. No niestety tak to wygląda, więc sprawdźcie, czy na pewno macie tą subskrypcję, tę subskrypcję. I przypominam, że do 14 września próbujemy dokonać cudu i do moich 20 urodzin dobić do 300 tysięcy subskrypcji. Moi drodzy, ja się z wami żegnam, z tej strony był oczywiście Nexium. Napiszcie, czy chcecie trzeci taki odcinek i pa pa, cześć!